Icha! Witajcie kochani w kolejnym odcinku z samolotu War Thundera od A do Z i dzisiejszy bohater Ki-84Ko, a więc w końcu zaczynamy tryptyk Hayatem i moim zdaniem Ko jest chyba relatywnie najlepszym przedstawicielem całej trójcy, no ponieważ no, ma najmniejszy po prostu battle rating 4,3, uzbrojenie jego daje radę. A uzbrojenie to dwa działka HOP-5 tutaj w skrzydłach z zapasem 300 nabojów do dwóch oraz dwa karabiny maszynowe 12,7 mm, bodajże HO-103, chyba tak. Najwyżej mnie poprawicie. Naprawdę to nie, tak naprawdę nie ma znaczenia jakie, no wiadomo, japońskie dwunastki raczej nie grzeszą zbytnią skutecznością, no ale mamy do nich 700 pocisków, można użyć, żeby się, no, strzelać. Chyba głównie po to. Chociaż jak pokazały moje odcinki z Ki-43, no można sobie coś zestrzelić, ale no nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy. Zobaczymy. I teraz tak. Czy lubię ten samolot? Bardzo go lubię, jeden z moich ulubionych w grze. Taki, po pierwsze, jest japoński, po drugie, jest szybki, po drugie, nie jest tak klocowaty jak inne szybkie samoloty, na przykład Focke-Wulfy, tudzież Mustangi. Generalnie określiłbym go tak, no nie wiem czy określenie japoński Tempest dobrze go opisuje. I to jest po prostu Hayatka, no. I to jest właśnie jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa związana z tym samolotem. Otóż on najlepiej się wznosi przy około właśnie 15 stopniach wznoszenia, nie 20, widzicie nawet, zresztą mam 353 na godzinę, jak normalnie się zawsze wznoszę przy około 300, ale Hayate ma bardzo dobre wznoszenie przy prędkości. Tak, jakbym miał, leciał 300, to wznosiłbym się wolniej niż teraz, a teraz widzicie, ponad 20 metrów na sekundę, a przypominam BR-33. Wykorzystując to, że już jesteśmy w kabinie, proszę bardzo, jak wygląda. No, widoczność do tyłu jest raczej średnia, no ale za to widoczność na boki jest dużo lepsza niż na przykład w Shidenkaju. I generalnie jest taka właśnie wojna, no, czy no powiedzmy, że wojna, współzawodnictwo, o, to lepiej, między Shidenkajami a Ki-84, które są lepszymi japońskimi myśliwcami na czwartej erze. No, można jeszcze ewentualnie do tego teraz Raidena dodać, czyli J2. M3, no i te inne wersje. No raczej J7W1 raczej nie kwalifikuje się, ma za duży BR, jest za bardzo klocowaty, jak na moje. Według mnie właśnie ta trójka, J2M, Shidenkai i Ki-84, obecnie, no, wydaje mi się, że chyba jednak Shidenkai jest lepszy od Ki-84. Co nie zmienia faktu, że dalej Ki-84 jest bardzo dobry, warto w niego iść. Pokochajcie ten samolot, w ogóle ja uwielbiam jak on wygląda, on pięknie po prostu wygląda. Super ma sylwetkę. Jeden z ładniejszych samolotów moim zdaniem w grze. No ale do rzeczy. Prędkość w nurku, no... Jak na 4.3 jest nie najgorzej, ale mogłoby być lepiej, no, co na przykład takie foki będą nurkowały od niego szybciej, no na szczęście raczej rzadko będziecie się z nimi spotykać na RB, ale się zdarza. Na jakąś tam amerykańską, znaczy no nie, no nie, zdarza się, na co najwyżej amerykańską A8-kę, dobra, przesadziłem trochę. Nie tak myślałem o graczach AB, którzy może mnie oglądają. Źle się wysłowiłem, przepraszam bardzo. Ale wracając, prędkość w nurku tak około 750-800, raczej 900, raczej radzę, nie raczę, radzę nie przekraczać, no bo może się to źle skończyć, ale w sytuacjach podbrankowych no dacie radę, ale jest już dosyć ciężko. Albo no, nawet możecie nie dać rady, to już dużo zależy, ja niestety na SPD-la tam się tak nauczyłem, nie na IASie, może na IASie to jest lepiej. Po prostej, szybkie, dosyć bydle, znowu. Chyba najszybsze na 4.3. Nie jestem dokładnie pewien. Jest w każdym razie na pewno wystarczający do swojej roli. A jeśli chodzi o jego manewrowość, no, też się nieźle sprawdza. Teraz jeszcze mu wprowadzili, że... Znaczy, może inaczej. Skończmy najpierw manewrowość. No, oczywiście Ryzen to nie jest, czyli A6M, ale...
radzi sobie, nie jest właśnie tak bardzo klocowaty, jak to już mówiłem. Trzeba wiedzieć, czego od niego wymaga się. No nie można wymagać, że będzie zakręcał w miejscu, nie, to nie jest ten typ samolotu. Ale będzie, jest w miarę zadowalający. O, tak bym powiedział, to jest najlepsze określenie, zadowalający. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Chyba w sumie tyle, no potencjalni przeciwnicy, no. Ze Spitfire'em się kręcić oczywiście nie ma co. Mustangi. To by chyba już by można było nawet, chociaż prawdę powiedziawszy nie wiem jak teraz Mustangi latają po nowym patchu, jakoś nie chciałem sprawdzać. Ale możemy z nimi trochę spróbować się pościgać, to już w zależności od sytuacji. Oj, kliknęło mi się i poszły 4 pociski. O, cesarz będzie ze mnie niezadowolony, dobra. Tu już jeden Ki-43 nurkuje na tego Mustanga. Wydawało mi się, że nieważne. Silnik się przegrzewa przy około 230 stopniach, znaczy jest żółty, jeszcze się nie przegrzał. Chłodzi się no tak średnio. Nie jest to BF-y. Znaczy nie są to BF-y. Tak. Mustanga w nurku no raczej nie dogonimy. Porzućcie nadzieję. O, ale jest 750 w miarę na luzie. No i zapędzamy. Zabawimy się trochę w kowbojów, zapędzamy amerykańskie bydło. Pewnie zdejmą mi ten film za obrazę. No ale zapędzamy ich jak najniżej. Dobra, tego już można... Przepraszam, że trochę się uciąłem, ale myślałem nad tym. 813, o widzicie, jest w miarę okej. Ale trzeba być dosyć ostrożnym już. Dobra. Nie ma już sensu tak iść wysoko. Można troszeczkę energii wytracić. No i dobra, chodź panie w Mustangu. Chodź do mnie, chodź. A, tylko trafienie niestety. Amunicja tak, uniwersalna na 20 i do celów powietrznych na 12, przynajmniej ja tak latam. I się sprawdza, no wczoraj jak tak latałem przygotowując się do materiału, no to właściwie po jednej porządnej serii z 20 dowolny amerykański tudzież brytyjski samolot ulegał dekompozycji totalnej. Dekontaminacji to nie, przepraszam. Mam jutro egzamin z mikrobiologii i trochę mi się słownictwo narzucam. Ale, o proszę, widać właśnie szybkość. Nie, to jednak jest szybkie. Samolocik, dobra, chodź do mnie, Mustangu, no chodź. O, Tempest, chodź. O, za późno się zorientowałem, że ten Tempest jest tak blisko. Dobra, myślę, że mogę trochę wytracić energii, i tak jestem szybki, wściekły, nawet trochę za bardzo. Dobra, Mustang, gdzie jest? Tam. Później się nim zajmiemy. Teraz chcę tego Tempesta wykończyć. To on, co prawda, z 47, więc to nie jest jakiś bardzo trudny przeciwnik, ale no zawsze warto jednak się chociaż jednego pozbyć, nie? Dobra, i teraz uciekać. Wykorzystać to, że się bardzo dobrze znosimy przy małej dosyć prędkości. Znaczy przy dużej prędkości, więc można mały kąt wznoszenia. O, tak, dokładnie. Dobrze, Skoniu, w końcu się poprawnie wysłowiłeś. I już jesteśmy wyżej od tego P-51. Uciekamy mu. No niestety uszkodził nam A-63, niefortunnie, ale się zwraca w stronę Ki-43. I to już można wykorzystać. W ogóle to jest już ostatni od nich? Tak, ostatni. No to bez zbędnych ceregieli, myślę, można powrócić. Ja też jestem już jednym z ostatnich. Już tylko ja i Ki-43 żyjemy. No ale Mustang jest już na dole, bez energii, więc... No, nie wróżę mu zbyt świetlanej przyszłości. Chodź do Tusia. No, chodź. Zapomniałem! Nippon Banzai! Teraz, jeżeli już zeszedł tego P-51, to już nie zapomnę, obiecuję. Już jest martwy, tylko jeszcze o tym nie wie. Nie, Ki-43, nie kradnij mnie fraga. Nie kradnij mnie fraga. Chodź do mnie. O Jezu, ale dałem ciała.
Ja to wiem, ja to czuję. Bardzo źle. Bardzo źle strzeliłem. Ale no, on już jest martwy, to nie zmienia faktu, tylko... Kurczę, no! Nippon! A zaraz będzie Nippon Banzai! Ty... Ty kradzieju fragów! Ty kradzieju! Ty kradzieju! Ty kradzieju! Nie, nie, ja... Jestem wiele w stanie wybaczyć, ale nie w czasie sesji i nie tak podłej kradzieży. Nie! Mam pieniądze, mogę zapłacić. Kto Boga temu zabroni? Wkurzyłem się. Tak bezczelnie fraga zajumać, no. No co? Owszem, fakt, mogłem go zestrzelić, miałem ku temu predyspozycję, ale podpaliłem go, wykonałem wziął część roboty, bo bądźmy szczerzy, ten Ki 43 to jego udział się sprawdza do tego, że się wystartował i tyle. Więc nie zgadzam się, żeby to jemu był zaliczony ten frag. Dobra, no podsumowanie. Odkrywam sobie teraz J2M5. No i to tyle. Generalnie samolot jest bardzo dobry. Polecam. Nie rozczarujecie się, jak będziecie go mieli. To ciekawe, dosyć ma bardzo małe śmigło. Przepraszam, łopaty śmigła. Przynajmniej tak na przykład w stosunku do takiego Tempesta albo Berkata. To te łopaty śmigła sprawiają wrażenie strasznie małych. Mimo to, no, pomyka, pomyka po prostej. Dobra, ale ja się już w tym momencie z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale.